W marcu poznamy decyzję Międzynarodowej Federacji Samochodowej dotyczącą przyznania Polsce organizacji eliminacji rajdowych Mistrzostw Świata w 2012 roku. O miano organizatora ubiega się Rajd Polski, który od 5 lat odbywa się w okolicach Mikołajek. Polski Związek Motorowy oficjalnie wystąpił do FIA, Światowej Federacji Sportu Samochodowego, o przyznanie prawa organizacji rund rajdowych samochodowych Mistrzostw Świata z bazą w Mikołajkach. Otrzymaliśmy od FIA wniosek do wypełnienia, to znaczy taki biznesplan plus plan sportowy. Do 7 listopada był ten termin, zostało to przesłane i jestem przekonany, że Rajd Polski z bazą w Mikołajkach znajdzie się w tym kalendarzu. Jeżeli by do tego doszło, zmieni się nieco formuła rozgrywania tej imprezy. Dotąd kierowcy przejeżdżali jedynie malownicze trasy położone w pobliżu Mikołajek. W przyszłości baza rajdu nadal mieścić się będzie w tym samym miejscu, jednak ostatni etap prowadzić będzie do Warszawy. Po pierwsze, rajdy do Mistrzostw Świata są dłuższe i w sensie dojazdów kilometrowych, wielkości odcinków. Chcemy, tak powiem, zrobić więcej imprez towarzyskich, kulturalnych. FIA nie chce, żeby tylko imprezy sprowadzały się do rywalizacji sportowej, a więc chcemy jeszcze więcej zrobić, tak powiem, imprez towarzyszących na miejscu, tam na Warmii i Mazurach, ze szczególną z jednym Mikołaj. I chcielibyśmy, aby trasa rajdu przebiegała od Mikołajek, ale zakończenie rajdu odbyło się w stolicy naszego kraju, w Warszawie. Jest sugestia z strony FIA, żeby rajdy były długodystansowe. Przewidujemy nocny odcinek, odcinek specjalny, więc powrót do tych tradycyjnych z lat 70. zasad rozgrywania rajdów i w dzień, i w nocy, i dłuższe odcinki, czyli bardziej przypominające rajdy Endurance, które będą przebiegały przez jeden, dwa kraje. Myśmy się zdecydowali, że w jednym kraju od Mikołajek do Warszawy, że taka byłaby trasa rajdu. Przypominamy, decyzja dotycząca przyznania Polsce organizacji eliminacji rajdowych Mistrzostw Świata w 2012 roku zapadnie za 2 miesiące.